wieczór. Łukasz Kocur, witam Państwa i zapraszam na rozmowę Echo 24. Kiedy popatrzymy na rok 93, to jest taki symboliczny czas, proszę Państwa, bowiem wtedy 3 dnia stycznia wystartował pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tematem finału były choroby serca najmłodszych pacjentów. Natomiast to 24 finał, ubiegłoroczny w roku 2016, wtedy zbierane były pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych, a także dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów, czyli patrzymy tutaj na te osoby najstarsze. No właśnie, to już 25 lat, a w studio dziś goście, pan Tomasz Krakowiak, szef Wrocławskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam bardzo serdecznie, a także dyrektor Szpitalu Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, pan Piotr Nowicki. Witamy serdecznie, panie dyrektorze. Panie Tomaszu, 25 lat grania orkiestry. No to trzeba tutaj chyba śmiało powiedzieć, że to poważna część historii Polski. Jak pan patrzy na to, co działo się tak naprawdę przez ćwierć wieku w samej orkiestrze? Ja muszę zauważyć wolontariuszy, którzy są, niektórzy są z nami od 10-15 lat. I czyli widzę, ten czynnik ludzki, najważniejszy. Czynnik ludzki się widać wyraźny jest. I ja pamiętam tych swoich wolontariuszy, których kiedyś prowadziłem, uczyłem w szkole, bo byłem nauczycielem i oni trafili do gimnazjum i pytali się, jak, na czym polega taki wolontariat. A teraz to są 20-paroletni mężczyźni, kobiety i wciąż są z nami i chcą pomagać. No tak, przez ten okres mogliście Państwo chyba prawie każdemu szpitalowi w naszym kraju, ale panie dyrektorze, chciałem zapytać, tam jest dużo również takich formalnych rzeczy, o których się głośno nie mówi, to znaczy proszę powiedzieć, czy tak jest, zaprzeczyć bądź potwierdzić, czy rzeczywiście lekarze najpierw wypełniają odpowiednie ankiety, żeby sprawdzić, co tak naprawdę danej placówce potrzeba. No właśnie, jak to przygotowanie choćby do tegorocznego finału wyglądało z ramienia samego Wrocławia? To znaczy zawsze jest, tutaj należy powiedzieć, że WOŚP jest w kontakcie, po pierwsze, że są te ankiety, o których pan redaktor powiedział, gdzie wypełniamy zapotrzebowania różne, a niezależnie później na podstawie tego składamy różnego typu wnioski o konkretne sprzęty, bo to nie chodzi, żeby kupić coś, tylko kupić coś, co jest konkretnie potrzebne w danej jednostce i wtedy wskazujemy na dany rok, że oczywiście no, starając się zawsze dostosować do akurat tej idei i akcji, bo wiadomo, że ona jest nacelowana na sprzęt, no, ale jest w jakiś sposób uszczegóławiana w każdym roku, w jaki sprzęt i konkretnie dla jakiej dziedziny, czy to jest pediatryczne, czy to jest geriatryczne, więc tak naprawdę wystawiamy nasze zapotrzebowanie, no i wtedy bardzo jesteśmy zadowoleni, jak cokolwiek nam się uda z tego dostać, bo powiem tak, mamy świetne kadry lekarskie, zawsze nam brakuje trochę na ten sprzęt, który byśmy chcieli, chcielibyśmy leczyć na takim samym poziomie, jak w najlepszych krajach na świecie, natomiast wiadomo, sprzęt jest coraz nowocześniejszy, sprzęt jest drogi, nie zawsze nas stać na to, żebyśmy z własnego budżetu to za to zapłacili, więc powiem tak, każda inicjatywa, która nam daje taki sprzęt i ma możliwość, żebyśmy byli nowocześniejsi, lepsi, no i lepiej służyli pacjentom w tym momencie, no to jest po prostu coś, co oczekujemy, mówiąc krótko. A właściwie oczekujemy pacjenci, bo my tylko z tego korzystamy, ale korzystamy dla pacjentów. Panie Tomaszu, ja natomiast chciałem dopytać, czy to pediatria będzie po raz kolejny tematem tegorocznego finału, abyśmy mogli też uporządkować te sprawy medyczne. Przypomnijmy, czy to najmłodsi, czy najstarsi, to dla nich będziemy zbierali w tym roku fundusze? Tak, dokładnie chodzi o ogólnopediatryczne oddziały dla dzieci i chodzi o godną opiekę dla seniorów. Także czyli taka powtórka z kilku finałów. Powtórka z kilku finałów, przy czym nie są to już, tak jak pan doktor powiedział, konkretne ogólne oddziały czy ogólne szpitale. Teraz mówimy o ogólnych oddziałach, ale chcielibyśmy się skupić już na, jakby to powiedzieć, pediatrii dziecięcej na ogólnopediatrycznych oddziałach, bo to też właśnie trzeba rozróżnić. Nie szpital, nie ogólne określenie tego, co będzie kupowane, tylko skupiamy się bezpośrednio na samych oddziałach. Panie dyrektorze, czy to jest tak, że jak popatrzymy na te 25 lat i pan, nie wiem, czy obserwuje również tą ewolucję, co się dzieje w ogóle z ramienia Ministerstwa Zdrowia w naszym kraju, sprzęt, nowe technologie, bardzo dobre kadry, to jest częścią z pewnością tego wszystkiego, co dzieje się w szeroko rozumianej służbie zdrowia. No właśnie, ale na dzień dzisiejszy, czy również ta rzeczywistość polskich szpitali wygląda tak, że w opłakanym stanie na przykład mamy niektóre stanowiska w gabinetach zabiegowych, czy to właśnie jest taka mieszanka, że jest albo bardzo dobrze, albo źle? Jak ten obraz wygląda na dzień dzisiejszy?
Znaczy, to może nie jest taka mieszanka, że to są bardzo dobre placówki, bardzo złe. Bardziej to wygląda tak, że w poszczególnych szpitalach, poza takimi szpitalami, które zostały nowo wybudowane czy nowo wyposażone, bo i takie w kilka było, przede wszystkim z inwestycji centralnych, więc one wyglądają inaczej. Natomiast większość szpitali to jest taki konglomerat. Pewne rzeczy są nowsze, pewne rzeczy są starsze, część rzeczy, tak jak mówię, kupujemy we własnych możliwościach, część rzeczy kupujemy poprzez ministerstwo, przez programy różne systemowe, część dostajemy właśnie od darczyńców. Czy to będzie WOŚP, czy to będzie inne instytucje, do których sięgamy, no, staramy się znaleźć te środki wszędzie, gdzie popadnie, żeby było. Więc to jest taka troszeczkę mieszanka. Mamy i super nowoczesne rzeczy, i starsze. Można znaleźć taki szpital, gdzie będzie obok siebie stał na przykład aparat RTG, który ma rok, a obok niego będzie pracował aparat RTG drugi, który ma 15 lat. No, dwa są potrzebne, więc w tym momencie na jeden się znalazły pieniądze, na drugi jeszcze nie, więc tak naprawdę 15 lat w sprzęcie i w technologii medycznej na dzień dzisiejszy to jest epoka tak naprawdę cała. No ale taka jest rzeczywistość, czyli to jest taki konglomerat wszystkiego i rzeczy bardzo nowoczesnych, średnich i takich rzeczy, które naprawdę są bardzo stare. Na naszą wyobraźnię, kiedy śledzimy każdy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z pewnością działają przede wszystkim te liczby, wciąż bite rekordy, jeżeli chodzi o sumy, które spływają, ale zarówno panie Tomaszu, jak i panie dyrektorze, takie ogólne pytanie do panów. Czy możemy powiedzieć, ile i jaki sprzęt trafił do tych wrocławskich placówek do tej pory, o którym już teraz głośno możemy powiedzieć? No i również przede wszystkim, panie dyrektorze, do państwa, do Szpitala Klinicznego. Zaczynamy od ogółu czy od szpitala mojego? Nie ma znaczenia. Dyplomatycznie odpowiem, ale... Czy powiem tak, jeżeli mogę powiedzieć, no oczywiście tutaj pan się całościowo by orientował, natomiast ja przeanalizowałem ostatnie 5 lat, znaczy zebraliśmy informacje, wiadomo, że wcześniej też było, natomiast żeby tak podsumować tę ostatnią pięciolatkę, to był sprzęt za kwotę ponad 5 200 000 zł, więc kwotę jakby nie patrzeć... 200 000 niebagatelną, jakby nie patrzeć. Był to przeróżny sprzęt i to dosłownie było od sprzętu drobnego, który był wartości 2-3 tysięcy, po sprzęt bardzo drogi, jak na przykład najdroższy, który otrzymaliśmy w 2010 roku, to był tomograf komputerowy, którego koszt sięgał ponad 3 miliony złotych, więc tak naprawdę był to różny sprzęt. Tak jak mówię, zależnie od sytuacji, zależnie od tego, jaka jest w tym momencie akcja, w którym celowana, to dostajemy. I tutaj też muszę powiedzieć, ponieważ połowa mojego szpitala to pediatria, ale również też mam klinikę geriatrii, więc i tu, zarówno dla dzieci, jak i dla tych seniorów otrzymaliśmy sprzęt. Praktycznie cały oddział geriatryczny mamy wyposażony w całości przez WOŚP. Rzeczywiście zakład radiologii ogólnej i pediatrycznej skorzystał najlepiej, ale panie dyrektorze, czy to jest tak, że są w ogóle prowadzone jakieś statystyki? Ja chyba aż muszę o to zapytać, czy w prostej linii jesteśmy w stanie powiedzieć, że dzięki temu, że ten sprzęt trafił, udało się w prostej linii pomóc takiej i takiej liczbie osób, w prostej linii nawet uratować ludzkie życie. To znaczy, oczywiście, że można tak powiedzieć, no bo jeżeli tak, mamy jeden tomograf i to jest ten jedyny, który otrzymaliśmy od WOŚP-u, no to każde z badania, które zostało zrobione tomografem w moim szpitalu, jest zrobione na sprzęcie WOŚP-u. Oczywiście trudno tutaj prowadzić statystyki dalszych losów każdego z pacjentów, który przeszedł przez to badanie, ustalając to, no ale każdemu, komu zrobiliśmy to badanie, no to badanie było konieczne z punktu widzenia medycznego, które albo potwierdzało lub wykluczało chorobę, oby zawsze to drugie. No więc każde to działanie było sensowne, więc tak naprawdę to jest ten tawar wartość dodana, która została zrobiona, więc każde użycie tego sprzętu to jest to właśnie wniesienie czegoś dla ratowania zdrowia i życia pacjentów. Te wrocławskie priorytety na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o sprzęt, czego będziemy mogli się spodziewać po tym finale tegorocznym, proszę powiedzieć. Tak, no i pediatria, i geriatria, więc tak jak mówię, bardzo dla mnie interesujące tematy, bo jedno i drugie się wstrzeliwuje, natomiast już co konkretnie będzie szło, no to już będziemy rozumiem. Pewnie dopiero rozmawiać po akcji. Właśnie, panie Tomaszu, bo to wszystko jest chronologicznie dobrze ułożone ze strony logistycznej. Przyjdzie czas na liczenie, na wydatki, to powróćmy do samego finału. Kiedy państwo startujecie, no i ilu tych wolontariuszy udało się w tym roku zaangażować, bo te liczby też rosną. Tak, z roku na rok przybywa wolontariuszy we Wrocławiu. W tym roku będzie, w tym finale będzie nas około 1000. Są to wolontariusze w samym Wrocławiu. Utrzymują się 4 sztaby, współpracujemy ze sobą. Jest to właśnie nasz sztab utworzony i będziemy koordynowali działania pozostałych. Jest sztab utworzony przez harcerzy w jednym z wrocławskich liceum i w jednej z osiedli we Wrocławiu. Będzie nas dużo, będzie się działo, będzie kolorowo. Ja zawsze namawiam tych wolontariuszy, ubieramy się, rzucamy się w oczy, zapraszamy do kwestowania, nie jesteśmy natrętni, nie zaczepiamy.
nie chodzimy po domach, bo to też kultura kwestowania też jest bardzo ważna. My uczymy dzieci tego wolontariatu. To naszego miasta, przy kościołach. Dokładnie. To tam kwestowność się odbywa. Ale kwestują z nami dzieci, które zaczynają się uczyć w szkole podstawowej, są z nami licealiści i jest pokolenie, którzy już wychowali swoich wnuków. Także i mali, i duzi. Panie Tomaszu, widzimy tutaj puszkę, która również już jest tym kanonem tradycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no ale wy wyszliście naprzeciw duchowi czasu, to znaczy tam można za pomocą karty kredytowej płacić. Są te terminale już chyba od ponad roku, jeżeli dobrze pamiętam. Ile tych nowości udało wam się również wprowadzić i na jaką formę pomagania możemy liczyć jako sami dolnoślązacy? Ja chciałbym powiedzieć, że staramy się iść jeszcze bardziej w bezpieczeństwo wolontariuszy. To jest bardzo ważne, bo tak jak mówię, są z nami dzieci, które nie mogą się przez jakieś nieprzewidziane sytuacje zniechęcić do wolontariatu. Nie słyszymy o tych marginalnych przypadkach. Tak, więc namawiamy przede wszystkim, żeby kwestować nie w pojedynkę, tylko w parach. Dzieci są pod opieką dorosłych. Uczniowie są pod opieką koordynatorów swoich szkolnych. Te puszki są coraz lepiej również zabezpieczane. Z doświadczenia wiem, a już 15-16 lat jestem w Wielkiej Orkiestrze i przy finałach Wielkiej Orkiestry. Stawiamy na bezpieczeństwo. Pojawiły się niedawno plomby. Teraz te puszki są foliowane. Naprawdę no, czyli bezpieczeństwo. Tak powinna wyglądać puszka. Tak powinna wyglądać ta puszka. Tak, ta puszka ma z górnej części miejsce na numer. Ta puszka ma oczywiście otwór na wrzucanie pieniążków, czy to monet, czy to banknotów. I tak jak mówię, znajdują się na niej banderole. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i dzieci, i tych pieniążków, bo zbieramy, żeby komuś pomóc. Powiedzmy w takim razie, bo ta impreza została rozłożona na 3 dni, również w stolicy Dolnego Śląska, gdzie warto zwrócić oczy, gdzie warto przyjść, no i ten główny finał również. Tak. Kiedy się odbędzie? Wrocław gra, już powtarzamy opcję z ubiegłego roku, która się sprawdziła, więc gramy 3 dni, imprezy zaczynają się w piątek w Starym Klasztorze, do którego zapraszamy. Gramy również w Starej Piwnicy, w Nowokainie, w Casa della Musica. Dużo się będzie działo. 3 dni imprezy. Mamy gości z Serbii, mamy gości z Ukrainy, a finał zaczyna się od godziny 12 na placu na Wytarg, gdzie też przewidzieliśmy dużo niespodzianek. Panie Tomaszu, jednym z takich chyba najbardziej emocjonujących momentów w czasie każdego finału jest sama licytacja tych najbardziej hojnych darczyńców, no ale także przedmiotów, które gdzieś tam krążą. To bardzo fajnie działa na wyobraźnię. Proszę powiedzieć, co udało się Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy uzyskać do licytacji? We Wrocławiu dzięki współpracy uzyskaliśmy na licytację sukienkę pani Renaty Kaczoruk, to jest nasza taka perełka. Dostaliśmy również zegarki znanej firmy z programu Asia Express, to też myślę, że to jest bardzo ciekawy punkt naszej licytacji. Mamy samochody, które chcielibyśmy wylicytować w opcji samochód na weekend. Jest to również ciekawe, mamy pewnego rodzaju, to jest niespodzianka, która się pojawi prawdopodobnie dzisiaj, perły. Perły wydobyte z podziemi, 100 metrów pod ziemią, doszło do pewnego wstrząsu, utworzyły się takie perły, także polecam śledzić aukcję na sztab Wrocław i tam jest dużo niespodzianek. Panie dyrektorze, jak pan również patrzy na te inne finały, już tak abstrahując nawet od Wrocławia, od tego sprzętu, który tutaj trafił, no jak tak naprawdę również państwo jako specjaliści patrzycie z tej drugiej strony na tego typu wydarzenia, tego typu eventy, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to rzeczywiście no bez tego byłoby trudno. To znaczy, na pewno byłoby trudniej. Trudno, to jest jeszcze takie tak, dość ja wiem, daleko że to już idące. Padła ta deklaracja tak, ale na pewno dzisiaj, by było trudniej, to jest pierwsza sprawa. Natomiast nas też cieszy, ja bym chciał podkreślić inny aspekt, który tutaj gdzieś tam po części wyszedł, ale tak ten, że sama akcja tutaj, to nie chodzi tylko o to zbieranie pieniędzy, ale przy okazji jest chociażby robienie cały szereg akcji, uczenia ludzi, chociażby radzenia sobie w sytuacjach, stanach nagłych i tak dalej, co też jest nam pomocą i jest bardzo rzeczą potrzebną. Bo to te pierwsze sekundy często. Dokładnie, kiedy my dotrzemy, albo pacjent dotrze karetką czy czymkolwiek innym do nas, to są to pierwsze sekundy, które trzeba coś z nim zrobić. I powiem tak, i dzięki tutaj akurat tym akcjom w ogóle dużo się mówi o medycynie, dużo się mówi o rzeczach. Medycyna jest trudna, bo się komplikuje, wiadomo. To jest coraz bardziej skomplikowany sprzęt, coraz dziwniejszy. Dla standardowego pacjenta to troszeczkę tak jak czarna magia bardzo często. Natomiast dzięki takim akcjom też się głośno mówi o zdrowiu, o medycynie, o jakby edukuje się też społeczeństwo i myślę, że to jest nieodrodnym elementem pozytywnym, nie tylko jakby samo to zbieranie pieniędzy, ale także mówienie o medycynie, o tym, co w tym obszarze się dzieje.
Rzeczywiście bardzo ważne aspekty. Raz, tak jak pan dyrektor powiedział, zakres ochrony zdrowia. Uczymy ratowania samego życia, nie tylko chorych osób, ale również na co dzień. Panie Tomaszu, czy to jest tak, że wy również będziecie prowadzili podczas tego finału jakieś działania i jakieś akcje na rzecz promocji zdrowia i choćby profilaktyki zdrowotnej? No bo widzimy nieraz służby od ratowników po wojsko, służby celne, prawda? Tak. Proszę powiedzieć, czy również tego mamy typu atrakcje będą w tym roku? Dokładnie tak. Kolejny raz dołączyli do naszego sztabu ratownicy. Będziemy przedstawiali różnego rodzaju akcje. Mamy namiot, ratujemy, uczymy ratować. Będą kwalifikowani specjaliści. Pokojowy patrol do nas dołącza. To jest bardzo ważna organizacja. I naprawdę tych pokazów, tego ratownictwa, tej pierwszej pomocy, czy jak pan doktor powiedział, rzeczywiście te pierwsze sekundy liczą się i musimy umieć zareagować. Nie możemy się bać reakcji, że zrobimy komuś krzywdę. To ja na koniec naszej rozmowy, nie o finale, ale jeszcze z obecności pana dyrektora chciałem skorzystać, bo znaczy nie o finale, w sumie inaczej powinien panowie powiedzieć, bo jednak pieniądze trafiają do najmłodszych, powiedzieliśmy do seniorów, ale panie dyrektorze, wiemy, że na dzień dzisiejszy brakuje w naszym kraju też specjalistów. No, niektórzy wyjeżdżają za zachód, często jest tak, że faktycznie placówki prywatne również mają tą lepszą ofertę, jeżeli chodzi w prostej linii po prostu o pensję, ale czy to jest tak, jak popatrzymy na nasze społeczeństwo dolnośląskie, wrocławskie, że my za mało uwagi skupiamy na to, co się dzieje z naszymi seniorami, z osobami starszymi? Czy państwo z tego środowiska lekarskiego również postrzegacie, że za mało o tym się mówi na dzień dzisiejszy? Znaczy, to można nawet przełożyć na faktyczne kwestie, bo to, że za mało. Popatrzmy, ile jest oddziałów geriatrycznych chociażby na Dolnym Śląsku. Jest ich kilka. Powiem tak, klinikę i katedrę, no, tu akurat jako Uniwersytet Medyczny i Szpital Kliniczny poszliśmy w tym kierunku, bo od zeszłego roku mamy katedrę i klinikę geriatrii, ale to też dopiero od zeszłego roku. To inicjatywa, która właśnie dzisiaj dopiero została, odzwierciedliła coś, co się dzieje już od dłuższego czasu. Mało jeszcze o tym mówimy. Opieka nad pacjentami starszymi jest wyjątkowo trudna, dlatego że to jest wielochorobowość, więc to nie jest prosty przypadek, gdzie można tylko na jedną chorobę człowieka leczyć, tylko trzeba czasami patrzeć na niego kompleksowo. Także, żeby się chociażby leki nie znosiły, bo jeden specjalista da jedno, drugi, drugie, trzecie, trzecie, a potem się okazuje, że z tego jest nie wiadomo jaka trucizna zamiast lekarstwa w tym momencie. Więc tutaj chcemy patrzeć. Mocno wspieramy geriatrię przede wszystkim u nas, dlatego mówię, powstała taki twór i chcemy, bo tak naprawdę w każdym praktycznie szpitalu powinien być ten komponent geriatryczny bardzo mocno rozbudowany, żebyśmy patrzyli na seniorów, patrzyli, że ich potrzeby też są ważne i są dość specyficzne. To nie jest standardowy pacjent, to jest też pacjent w zaawansowanym wieku, dla którego nie zawsze wszystko jest jasne też w służbie zdrowia, która, powiedzmy sobie szczerze, no nie jest też taka prosta, bo ma pewne swoje komplikacje, skierowanie, nieskierowanie, odpowiednio czerp pacjenta i tak dalej, więc musimy tak naprawdę robić wszystko, żeby dostarczyć. A to, że tak naprawdę pewnie tych oddziałów by było więcej, gdyby było więcej specjalistów, tak jakby odpowiadając na początek pytania, na pewno tak, natomiast tych specjalistów niestety przede wszystkim geriatrycznych także jest mało, już nie mówiąc o w ogóle kłopocie z lekarzami specjalistami jako takimi. Tym bardziej dziękujemy za te informacje. Panie Tomaszu, czyli już jutro o której godzinie można zobaczyć tak naprawdę wolontariuszy, choć najmniej dzisiaj o nich też powiedzieliśmy. Znaczy, jutro będziemy w klubie Stary Klasztor, także zapraszam w godzinach popołudniowo-wieczornych. Gramy, dobrze się bawimy i zbieramy pieniążki dla dzieci i dla dorosłych, dla starszych. Tomasz Krakowiak, szef wrocławskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także Piotr Nowicki, dyrektor Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, byli moimi państwa gośćmi. Bardzo panu dziękuję za przybycie do studia. Dziękujemy. To wszystko w tej rozmowie Echo24. Dziękuję również za uwagę i do zobaczenia.